Siemanko drodzy widzowie, z tej strony ponownie Ligus 500. Witam was w kolejnym odcinku z serii Lowrider. Akurat dzisiaj sobie podjechałem takim muscle carem. Nie wiem, ale wiecie to z poprzedniego odcinka. To jest generalnie samochód, który na pierwszy rzut oka jest vanem. Jest muscle carem, co mogliście widzieć po prostu potem w rogu, jak to jest nazwa samochodu. Prowadzi się go jak samochód sportowy i brzmi jak samochód sportowy, więc czegoś tutaj nie rozumiem. Ale dobra. W tym odcinku mieliśmy się zająć ciuchami i przepraszam was, odnosząc się do poprzedniego odcinka, że za takie niezdecydowanie. Po prostu nie wiedziałem, z czym się wyrobię, z czym się nie wyrobię. Że tak po prostu albo tym się zajmiemy, albo tym. Dzisiaj po prostu nie pozostaje nam nic innego jak właśnie ciuchy, więc myślę, że po prostu bez potrzebnego przedłużenia wejdziemy sobie już do sklepu właśnie z ciuchami. Pomyślicie dlaczego... Cześć. Pomyślicie sobie, dlaczego pewnie nie wybrałem się do takiego typowego ziemalskiego sklepu, jakim jest Suburban. Dlatego, że w każdym sklepie z ciuchami jest po prostu to samo, znajdziemy po prostu to samo, niezależnie od tego jaki to jest sklep. Tutaj akurat jakiś sklep z garniakami, a i tak znajdziemy jakieś tam dresy i takie rzeczy. Poza tym ja najczęściej właśnie kupuję w tym sklepie i wiem gdzie co jest ulokowane. W takich kategoriach jak nakrycie głowy, akcesoria, tam jakieś takie, wiecie, dodatki. Topy, czyli to co zakładamy po prostu na swojego chesta, na swoją klatę, spodnie, no i właśnie budę. Więc może zacznijmy sobie od samego początku, poszukamy może najpierw nakryć głowę w ogóle, co my tutaj takiego znajdziemy. Także gdzieś między właśnie takimi kurtkami trzeba szukać tego. Mamy czapki skate'owskie, widzę, że to nowa kategoria. Proszę bardzo. Ja tak sobie na szybko po prostu przejrzę te wszystkie ciuchy, nie będę ich kupował, no chyba, że coś naprawdę mi się spodoba, to może to sobie kupię. Ale dzisiaj tak sobie generalnie tylko pooglądamy te ciuchy na szybce, żeby zaś, no, nie przedłużać. To tyle z czapek, na to wygląda. Są jeszcze specjalne nakrycie głowy. Proszę bardzo, mam na czapkę za darmo. Na formach eventów, po prostu teraz wyszły te lowridery, no i pewnie wraz z tymi lowriderami będą jakieś eventy, w związku z czym po prostu przez jakieś tam weekendy czy coś będziecie mogli po prostu zdobywać jakieś właśnie takie specjalne ciuszki, więc... Okej, także mamy już czapkę, oczywiście z tą kurde hipsterską naklejką na daszku, której nie zdejmę, żeby pokazać jak ta czapka jest oryginalna. No i to nakrycia głowy już możemy sobie generalnie wykreślić, to wszystko co miałem wam z nich pokazać. Tutaj mamy łańcuchy tym razem. Te są z poprzedniego dodatku. Aha, jest tak, bez łańcucha. No, taki łańcuch, ja wam go może przybliżę, żebyście go lepiej widzieli. Jakiś taki. I jakiś taki. I na to wygląda, że mamy tylko te dwa łańcuchy, nie mamy niczego tutaj więcej. To są już z poprzedniego dodatku. Tak na to wygląda. To są tylko te dwa. Nie ma niczego więcej. Kolczyki, szaliki, krawaty, rękawice. Tu chyba już nic nie będzie, skoro nie ma żadnych gwiazdek, więc to sobie też wykreślam. Teraz sobie znajdziemy topy. Aha, czekajcie, a są jeszcze okulary. Właśnie, okulary są innym akcesorium, więc... To się nie zaliczy już jako dodatek, tylko po prostu jako osobna kategoria. Okulary, no widzicie, nie zapisałem sobie, ale jednak jak już obok nich przeszedłem, to mi się wyświetliło okienko. No ale widać, że z okularów akurat nic nie ma, także... Dodatki, tutaj też już wam pokazywałem, że nic nie będzie, a szkoda, bo spodziewałem się jakichś takich drogich zegarków albo takich rzeczy. Ale mamy jakieś jeansy w ogóle i mamy takie czarne luźne, niebieskie luźne, ale takie... Ja wiem... No nie w moim guście po prostu, no. No i po prostu nic nowego. Mamy też jeszcze shorty. A czy tych shortów jest nieco więcej. O Jezus, co to jest w ogóle? W tym będą troszeczkę wyglądać jak klauna, no ale... Troszeczkę za duże, jak dla mnie. Jak będę biegnął, to mi chyba z dupy spadną. No bo także to tyle jeśli chodzi o spodnie, także... Aha, ja wam pokazywałem teraz spodnie, miałem wam pokazać topy, no dobra. No troszeczkę kolejność nie taka, jaki bym się spodziewał, ale... I tak idzie dosyć szybko i sprawnie. No tutaj mam takie właśnie...
czego się spodziewałem. Takie typowo ziomalskie, właśnie jakieś takie, kurczę, kurtki. Jak lubię Raw Raidery, to powiem wam, że no, po prostu ja jestem metalem, w związku z czym no, to nie jest po prostu mój styl, nie odnajduję tutaj niczego dla siebie, co by mogło mi się spodobać. No ale jako że czapka była za darmo, no to kurczę wziąłem. Kanadyjka. No nie wiem. Nie jestem za bardzo... Mam jeszcze bluzy z kapturem, może tu coś fajnego uda mi się znaleźć. Biała bluza z kapturem. Powiem wam, całkiem spoko. Ale zobaczmy jeszcze. Czarna, ale białą też bym wziął, kurczę. Szara już tak niekoniecznie, ale... Okej. Okay. Swetry sportowe, koszulki polo nawet są nowe, widzę. Może to coś znajdę dla siebie. Jeszcze takie kolorowe, kurczę. Nie ma podstawowej, jakiejś zwykłej białej albo... jakiejś czarnej, kurde, nie wiem, niebieskiej. O! Bardzo fajna koszula. No i też te, które były wcześniej. Sportowe topy. Nawet fajna. To sobie wezmę nawet. No widzicie, jednak znalazłem coś dla siebie. Coś tam może mi się spodobać. Ale generalnie to nie mój styl, wam po prostu powiem. Kamizelki, koszule biznesowe. No gdzie tu się doszukiwać typowo ziemorskich rzeczy? Czemu ja to nazywam ziemorskimi rzeczami w ogóle? Ja nie wiem. Takie yo-yo w ogóle. Takie rzeczy. Jeszcze pozostały nam buty, które znajdziemy gdzieś w garniturach, tak mi się... Aczkolwiek nie. To też są jakieś cztery buty. Mamy trampki w ogóle. Czy tutaj znajdę coś, co mi się może spodobać? Raczej nie bardzo. Teraz dostanę za tym ryję na prawa autorskie, kurde, i za siajsy się nie będę zgadzał na jakiego. Ale trudno. Lepiej z muzyką niż bez, no. Także... czasem nawet takie... całkiem okej, okay. Takie szybkie buty do biegania. To są nawet... całkiem okej. Okay. Podoba mi się w ogóle kolorystyka właśnie jakaś czerni z pomarańczą albo właśnie z żółtym. Naprawdę lubię taką kolorystykę, więc sobie je wezmę. To już wygląda... Nie, to jednak nie. Także sportowe sandały, takie tam rzeczy. Dobra, także... chyba zobaczyłem, wydaje mi się, wszystko co miałem wam pokazać, także... Co ja tu miałem właśnie zobaczyć? Nie, okulary nie, ale miałem właśnie zobaczyć zegarki, czy są jakieś nowe, ale nie sądzę, skoro nie pokazała mi się ta gwiazdka, no to... No tak, żadnych nowych zegarków nie ma. Także w ramach pocieszenia pobawimy się trochę w Kraków, czego wam nie pokazałem na poprzednim odcinku. Teraz dostanę niestety to znaczek 18, ale z tego pierwszoosobowego. Heheszki. Dobra, koniec tego brutalizmu, teraz się może... koniec tego brutala, ty może teraz się przejedziemy samochodem. Tak, jeszcze na szybca. Mondbean Muscle. Brzmi jak samochód sportowy, prowadzi się jak samochód sportowy. Jest muscle carem, choć na pierwszy rzut oka wygląda jak... no po prostu van, na sami przyznacie. Ja go jeszcze, że mnie odpicował do takiej wersji niestandardowej, że jako lowrider. Nie wiem w ogóle, czy tutaj hydraulikę idzie włożyć, ale... chyba nie. Ale nie wiem. Także może, moi drodzy widzowie, no bez potrzebnego przedłużenia, no... bardzo wam pragnę podziękować z góry za wasze komentarze, oceny i właśnie subskrypcje, jednocześnie was właśnie do tego zachęcając. No i generalnie co miałem jeszcze powiedzieć, no czego nie mówiłem w poprzednich filmach. Wszystkie po prostu linki związane właśnie z lowriderami, właśnie z tą łatką znajdziecie po prostu w opisie filmu. Tam możecie się dowiedzieć wszystkich ciekawostek. No i po prostu, no ja pokazałem wam już co miałem wam pokazać, a resztę pozostawiam
do odkrywania wam. Także raz jeszcze dziękuję wam za obejrzenie tych wszystkich odcinków właśnie. No i cóż, myślę, że do zobaczenia w następnym materiale. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia. Nie zapomnijcie dać tam komentarza, kciuka oczywiście tego w górę, no i subskrypcji ewentualnie. Także raz jeszcze dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.